Keto Wtorek, odcinek 39. Cześć, z tej strony Anna Serwa, trenerka zdrowia. Sporo osób pisze do mnie z zapytaniem o to, jakie suplementy stosować na keto, więc postanowiłam po prostu nakręcić o tym film. Powiem Wam dzisiaj o tym, jakie według mnie jest takie totalne minimum. Oczywiście, jeżeli dobieramy suplementację indywidualnie pod osoby, które mają pewne schorzenia, problemy itd., no to tego nie jesteśmy w stanie zrobić na YouTubie, ale powiem Wam o takim totalnym minimum, które według mnie jest konieczne. Tylko od razu ostrzegam, że to nie będą zalecenia zgodne chociażby z tak zwanym RDA, czyli Recommended Dietary Allowance, czyli inaczej po polsku zalecane dzienne spożycie, czyli z tymi normami, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, to zalecane dzienne spożycie to jest ilość składników odżywczych, jaką przeciętnie człowiek potrzebuje, żeby normalnie funkcjonować. Nie uwzględnia to w ogóle żadnych indywidualnych preferencji, nie uwzględnia to tego, czy mamy jakieś niedobory, nie uwzględnia to tego, że potrzebujemy czasem zapasów, bo na przykład zejdziemy w ciążę, albo będziemy mieć jakieś schorzenia, albo przechodzimy ketoadaptację. Więc na ketoadaptacji i w ogóle dopasowując to indywidualnie, te zalecenia są troszkę inne, więc zanim zaczniecie suplementację na Waszą rękę, to oczywiście polecam skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ok, to zaczynamy od totalnej podstawy, czyli witaminy D3. Witamina D3 jest prekursorem hormonów i jest chyba kofaktorem w każdej komórce naszego ciała, w każdym procesie. Więc jak mnie ktoś zapyta, do czego jest potrzebna witamina D3 w naszym organizmie, to mogę odpowiedzieć z czystym sumieniem, że do wszystkiego. Prawda jest taka, że większość osób teraz ma niedobory tej witaminy D3 i ja też o tym ciągle mówię, ponieważ głównie możemy ją pozyskiwać ze słońca, a teraz już niekoniecznie nam się to udaje, bo po pierwsze siedzimy zamknięci w budynkach, a po drugie no to słońce już nie dociera w takiej czystej postaci do naszej planety. I prosta sprawa, możesz sobie po prostu zbadać poziom witaminy D3 w organizmie. To badanie kosztuje zazwyczaj mniej niż 100 zł, nie jest refundowane przez NFZ, nazywa się 25-OHD. I ja w ogóle polecam robić to badanie, bo też suplementację i ilość witaminy D3, którą przyjmujemy, dopasowujemy do tego poziomu bazowego, który mamy. I teraz tak, według norm to tam już od 20-30, w zależności od laboratorium, nanogram na mililitr, czyli NG przez ml, jest norma. Natomiast taka norma funkcjonalna i zalecana przez większość specjalistów to jest powyżej 50, czyli jeżeli masz poniżej 50, to raczej dobrze byłoby się suplementować, a w ogóle jak ktoś nie suplementuje witaminy D3, to raczej nawet nie zachowuje tych takich norm laboratoryjnych, tylko ma poniżej. Mi się jeszcze nie zdarzył chyba pacjent, który miałby normę bez suplementacji. No może raz jedna osoba miała, ale to akurat wróciła z miesięcznych chyba wakacji gdzieś w ciepłych krajach i po prostu była bardzo opalona do tego. I teraz ile mamy tej witaminy D3 przyjmować? No to właśnie zależy od tego poziomu bazowego. Zalecane, znowu to RDA, to jest 600 jednostek, czyli jak czytacie to będzie IU. Natomiast znowu niektóre źródła na przykład podają, że mniej więcej na 10 kg masy ciała powinniśmy brać 1000 jednostek, czyli jak ktoś waży 50 kg, no to powinien brać 5000 jednostek. I ja zazwyczaj, po pierwsze, zalecam zbadać te poziomy, no ale dla takiego podtrzymania to jest właśnie około 4000. I tutaj jaki suplement wybrać? Warto właśnie zwrócić uwagę, ile tych jednostek mamy w kapsułce, jeżeli to będą kapsułki. No bo jeżeli na przykład mamy 500, to strasznie dużo tych kapsułek będziemy musieli przyjmować niepotrzebnie, więc lepiej po prostu od razu zaopatrzyć się w większą dawkę. I teraz tak, jeśli chodzi o suplementy, to też mnie o to pytacie, dlatego polecę Wam to, co, jeżeli coś według mnie jest ważne, bo tutaj akurat jeśli chodzi o witaminy D3, to po prostu uważam, że warto popatrzeć na to, ile mamy
jednostek w kapsułce. Natomiast jeżeli ktoś nie chce z tych moich zaleceń korzystać i z linków, które Wam dam pod spodem, to nie musicie i proszę nie mówcie mi, że się sprzedaje, bo się nie sprzedaje. Polecę Wam głównie suplementy, które praktycznie wszystkie ja zamawiam na stronie esuperfood.pl, bo po pierwsze wolę kupować online i nie chodzić do aptek, sklepów i tak dalej, a po drugie wolę wszystko kupić w jednym miejscu, a po trzecie oni zawsze wysyłają przesyłki na czas i po prostu uważam, że jest to rzetelna firma i jeżeli kupicie, możecie użyć kodu rabatowego Joanna Salva i wtedy macie kilka procent taniej, ale jeżeli nie chcecie, to tego nie róbcie i po prostu nie używajcie tego kodu i nie musicie napisać, że po prostu chcę na Was żerować. Ja po prostu, jeżeli użyjecie tego kodu, to oni wiedzą, że jesteście z mojego polecenia, dobrze Was traktują, nie oni wszystkich dobrze traktują, a ja czasem dostaję od nich jakieś bezpłatne przesyłki i tyle w temacie. Suplement numer 2. Probiotyk. Mówi się, że jeżeli chociaż raz zażyliśmy w naszym życiu antybiotyk, a naprawdę ze świecą szukać takiego, którego antybiotyku nigdy nie przyjmował, to nasza mikroflora jelit jest już na zawsze zmieniona i zubożona. I to, że zdrowie zaczyna się w jelitach i że w ogóle z jelitami jest powiązane bardzo wiele, również nasz mózg i nasze samopoczucie, no to jest temat już wałkowany od kilku dobrych lat, również w Polsce, więc tutaj Ameryki nie odkrywam. Ja uważam, że probiotyki możemy spokojnie stosować przewlekle. Branie probiotyku tylko podczas infekcji nie jest dobre, wręcz powinniśmy go brać właśnie po zakończeniu infekcji, żeby tą mikroflorę jelitową odbudować. Przy katadaptacji szczególnie ten probiotyk jest ważny, ponieważ nasze trawienie też się zmienia, wszystko się zmienia i żeby wspomóc trawienie i wspomóc nasze jelita, warto brać probiotyk. To, o czym trzeba pamiętać, to żeby po prostu ten probiotyk był dobrej jakości. Co to znaczy? Musi być przebadany i musi być, te szczepy tych bakterii powinny być numeryzowane, czyli powinniście mieć takie tam literki i cyferki na końcu, ponieważ już nie pamiętam kiedy, ale parę lat temu było w Polsce badanie właśnie jakości probiotyków i te probiotyki nieprzebadane, które możecie kupić za parę złotych w aptece, okazywało się, że miały bakterie, owszem, ale nie te dobre, tylko te, których nie powinniśmy mieć w naszych jelitach, więc naprawdę tutaj trzeba uważać. Ja ostatnio stosowałam probiotyk Labuan i on ma jakąś tam nową formułę, która właśnie dba o to, że rzeczywiście ten probiotyk jest wchłaniany dopiero w jelicie grubym i przechodzi jakby i jest przyswajalny, a nie gdzieś tam wydalany, bo to jak bardzo przyswajamy suplementy, no to też zależy od stanu naszego układu trawiennego, więc ten probiotyk naprawdę się fajnie sprawdzał, no i wiadomo, że takie probiotyki już są droższe, w okolicach 100 kosztuje i starcza na miesiąc, ale z takich trochę tańszych to ja na przykład też polecam moim pacjentom probiotyki firmy Sanprobi, ich jest tam kilka, więc sobie można dobrać w zależności od naszej aktywności i tego, co potrzebujemy. No a pod kątem jelit to tak głównie chyba ten IBS albo ewentualnie barier. Także probiotyk naprawdę polecam przyjmować. I jeszcze trzecia rzecz to kwasy omega-3, które tak naprawdę bez względu na to, czy jesteśmy na keto, czy nie, to witamina D3, probiotyk i omega-3 polecam. Kwasy omega-3 są bardzo ważne jeśli chodzi o nasze funkcje kognitywne, o sprawność naszego mózgu, jeśli chodzi o nasze serce, jeśli chodzi o nasze mięśnie. I są... jest jakby mocno niedoborowe, ponieważ po prostu produkty są gorszej jakości, ryby są gorszej jakości, mięso jest gorszej jakości. I dlatego no ja jakiś czas temu mocno się zajmowałam właśnie tym stosunkiem omega-6 do omega-3 i on wychodzi bardzo niekorzystnie. Powinien być około 3 do 1, czyli większej omega-6, którego mamy sporo, bo są w olejach roślinnych i w przetworzonej żywności. A my teraz ten stosunek mamy średnio 15-20 do 1. Ja też jak wtedy sobie badałam u siebie, to też on nie był dobry, mimo jakby odpowiedniej diety. Więc bardzo Wam polecam. Ja akurat korzystam z Balance Oil od lat i moja rodzina, on też nie jest tani, ale też w opisie wyślę Wam kilka propozycji. Dobrze jest jednak nie zamykać tych kwasów omega-3 w kapsułkach, bo niektóre badania pokazują, że po prostu sam proces jakby, nie wiem jak to się nazywa, kapsułkowania sprawia, że te probiotyki trochę... kwasy omega-3 się trochę utleniają. Ale to jest bardzo ważne i z takich ciekawostek to, nie wiem czy wiecie, ale od kilkudziesięciu lat spada nam IQ, czyli po prostu jesteśmy coraz głupsi jako społeczeństwo. I właśnie po części niektórzy naukowcy twierdzą, że jest to powiązane z tym, że kobiety mają za mało kwasów omega-3,
w organizmie i płód, czyli dziecko, które się rozwija w łonie matki, po prostu jego mózg rozwija się przez to wolniej, bo kwasy omega-3 są do tego bardzo potrzebne. Ok, i teraz przechodzimy do już takich suplementów stricte pod keto, tak to nazwijmy, czyli przede wszystkim elektrolity. Jak już na pewno wiecie, a jak nie wiecie, to właśnie Wam mówię, że jeżeli przechodzimy ketoadaptację, to tracimy z organizmu wodę, bo cząsteczka glikogenu wiąże około 4 cząsteczki wody. Tracimy wodę, a woda to elektrolity. Dlatego też tak zwana ketogrypa, dlatego się gorzej czujemy, dlatego niektórzy mają słabsze samopoczucie, bo właśnie nie zadbali o elektrolity. Z elektrolitów na pierwszym miejscu wymienia się sód i z sodem jest tak, że wystarczy go po prostu suplementować jako sól. I teraz standardowo jest oczywiście odradzane spożywanie soli, albo mówi się, że trzeba ją minimalizować i maksymalnie 2-3 gramy sodu, bo może to sprzyjać nadciśnieniu. I to prawda, natomiast na diecie keto jest trochę inaczej i zaleca się nawet 3 do 7 gram sodu, co przekłada się na około 7-17 gram soli, bo sód, jakby ilość sodu nie równa się ilości soli. I w przełożeniu na nasze to jest od 1 do 3 łyżeczek do herbaty soli dziennie. Więc tą sól możemy sobie dostarczać po prostu soląc posiłki, można sobie niektórzy lubią dodawać i rozpuszczać w wodzie, ja osobiście nie lubię. Albo można po prostu pić rosół i taki rosół, tak zwana zupa mocy, o której możecie poczytać też u mnie na blogu, to jest naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o uzupełnienie elektrolitów, w tym sodu. Również magnezu i potasu, do których właśnie przechodzimy. Magnez jest mega ważny i bardzo często jest niedoborowy, a jakby suplementacja magnezem jest bardzo bezpieczna. Więc to nie tylko jest tak, że ja na keto to polecam, szczególnie kobiety mają często za mało tego magnezu. Taka zalecana na dawka magnezu, również na ketoadaptacji, to jest około 400 mg magnezu. Różne są formy tego magnezu. Najbardziej popularny jest cytrynian i jak pokazują badania, on się całkiem nieźle wchłania u większości osób. Niektórzy stosują też glicynian. Można sobie po prostu te różne rodzaje magnezu mieszać. I chlorek magnezu. Ja wiem, że niektórzy tutaj już mi pisali w komentarzach, że magnez się nie wchłania przez skórę, natomiast jednak są pewne badania i są pewne osoby, które potwierdzają to, że im ten magnez przez skórę się całkiem dobrze wchłania i wtedy taki chlorek magnezu dodawany do kąpieli czy oliwki magnezowe również mogą być dla niektórych dobrym dodatkiem. I magnez jest też w takich naszych keto produktach, bo na przykład nasiona konopi, które ja bardzo polecam moim podopiecznym na przykład do zrobienia konopianki, czyli zamiennika owsianki, mają tego magnezu całkiem sporo, bo mają niecałe 200 mg magnezu w 30 gramach nasion konopi. Oczywiście nie pamiętam tego, tylko będę Wam czytać. Więc jeżeli 400 mg to jest zalecana dawka, no to zobaczcie, prawie połowę z 30 gramów konopi, nasion konopi możemy uzyskać. Pestki dyni są świetnym źródłem i tutaj na te 30 gram mamy około 150 mg magnezu. Makrela, chia, migdały, szpinak jest bardzo dobry, więc zobaczcie, że bardzo dużo tych takich dozwolonych na keto produktów ten magnez ma. Natomiast zazwyczaj jednak dobrze jest i tak go na początku suplementować, bo to może sam ten magnez z produktów może nie wystarczyć. I kolejnym elektrolitem bardzo ważnym jest potas. I tutaj trzeba uważać, bo jeżeli go przedawkujemy, to na przykład nasze serce może bić za szybko, ale znowu jeżeli go mamy za mało, no to też nasze serce nie będzie dobrze pracować. Potas już jest troszkę łatwiej uzupełnić z diety, bo chociażby jedno awokado ma około 1 gram potasu. A ile tego potasu potrzebujemy mniej więcej na keto adaptacji? Około 2 do 3 gram na dobę. Czyli zobaczcie, 1/3 praktycznie możemy zjeść już z jednym awokado. Dodatkowo mamy tutaj szpinak, mamy brukselki, brokuły, łososia, te zielone warzywa również mają sporo potasu, więc całkiem sporo można go uzupełnić w diecie. Natomiast na samej keto adaptacji ja naprawdę polecam dodatkowo ten magnez i potas suplementować. Później już organizm troszkę lepiej sobie radzi z tymi elektrolitami, więc ja już po kilku miesiącach, z tego co pamiętam, od momentu ketoadaptacji, już tak nie musiałam pilnować tych suplementów, a tych
jakby skurcze mięśni u mnie nie występowały, bo to jest jeden z takich głównych oznak tego, że coś jest nie tak. Jeśli chodzi jeszcze o sód, to często występuje zmęczenie, bóle głowy, czyli właśnie dokładnie te wszystkie symptomy, które przypisujemy ketogrypie. Więc naprawdę warto zadbać o taką podstawę, jaką są elektrolity. I jeszcze, jeśli chodzi o suplementy, to ja bardzo wielu osobom zalecam witaminy z grupy B. I taki dobry, metylowany, to ważne, żeby te witaminy były metylowane, B-kompleks, całkiem dobrze się sprawdza. I ostrzegam, że jeżeli macie dobre witaminy z grupy B w postaci suplementów, to będziecie mieć fluorescencyjny mocz. Także się proszę w toalecie nie zdziwić, to znaczy, że wszystko jest z Wami ok i że po prostu nie wyrzuciliście pieniędzy w toaletę, bo ten piękny kolor moczu świadczy o tym, że one, te suple, działają. Natomiast tutaj też lepiej najpierw sprawdzić sobie, czy poziom witaminy B6, czy B12 w organizmie. No albo jeżeli mamy niektóre schorzenia, choroby, szczególnie autoimmunizacyjne, no to właśnie te witaminy z grupy B dodatkowo suplementować. Ale tutaj nie zalecam suplementacji stałej, tylko na przykład, nie wiem, kupujemy jedno opakowanie, suplementujemy je sobie i potem robimy przerwę. Z takich rzeczy, które ja zalecam i zaliczam do suplementów na keto, to jest też olej MCT. Olej MCT jest przede wszystkim świetnym źródłem energii, którą organizmowi jest łatwo z niego pozyskać, szczególnie na początku ketoadaptacji, kiedy jeszcze tej energii z tłuszczów tak dobrze nie potrafi czerpać. Uważajmy, bo można dostać biegunkę na początku, więc zaczynamy od łyżeczki na przykład do każdego posiłku tego oleju MCT, żeby organizm się nauczył go trawić, ale naprawdę olej MCT bardzo fajnie działa, działa też przeciwzapalnie i przyspiesza cały proces ketoadaptacji. Jeżeli ktoś potrzebuje być w stanie takiej ketozy klinicznej ze względów na przykład na to, że ma jakieś choroby neurodegeneracyjne, cukrzycę, padaczkę i tak dalej, to wtedy można też zastosować BHB. No, stosują go też ci, którzy albo intensywnie trenują, albo chcą szybko wejść w keto i nie chcą się męczyć, chociaż i tak nie musisz się męczyć nawet bez BHB. To jest beta-hydroksymaślon, czyli jedno z ciał właśnie ketonowych. Tutaj też trzeba uważać, żeby zacząć od małych dawek. Ja osobiście BHB nie używam, bo te ciała ketonowe, które mój organizm produkuje, mi zazwyczaj w zupełności wystarczają, więc to nie jest suplement konieczny, na pewno jest dość drogi. Poza tym jeszcze oprócz probiotyków, jeżeli mamy jakieś problemy z trawieniem, coś nam się zatrzyma, nie możemy się wypróżnić i tak dalej, to polecam Wam stosowanie maślanu sodu, chociaż przez jakiś czas, ewentualnie enzymów trawiennych, czy nawet suplementowanie błonnika, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby te po prostu masy kałowe, czyli tak zwana kupa, nie zalegała w nas po kilka dni, bo na pewno nam to nie służy. I bardzo wiele osób pyta mnie o polecane multivitaminy. Otóż ja raczej multivitaminy nie polecam, bo każdy z nas ma inne zapotrzebowanie. I zobaczcie, jak weźmiemy multivitaminę, taką standardową, jakąkolwiek, nawet dobrej jakości, to tam nie będzie zazwyczaj wystarczającej ilości potasu czy magnezu, które potrzebujemy na ketoadaptacji. Bo ta multivitamina ma po prostu średnie wartości wszystkiego. A znowu, jak weźmiesz 5 kapsułek tej multivitaminy, no to po pierwsze to już drogo Cię wyjdzie, a po drugie znowu przegniesz z innymi składnikami, które i witaminami czy minerałami, które w tej multivitaminie są. Więc żeby nie wziąć niczego ani za dużo, ani za mało, a dopasować to do siebie, to polecam właśnie korzystać z tych suplementów, o których powiedziałam, albo skonsultować się ze specjalistą, umówić się na konsultację i po prostu indywidualnie, patrząc też na wyniki krwi, jeżeli ktoś dobrze rozczytuje wyniki krwi, to nawet z samej morfologii może wyczytać niedobory pewnych ważnych składników mineralnych i po prostu dopasować to indywidualnie. Okej, to czyli taka totalna podstawa. Witamina D3, probiotyk, kwasy omega-3. Do tego dorzucamy przede wszystkim na ketoadaptacji elektrolity, magnez, potas, sód. No i ewentualnie właśnie, jeżeli to potrzebujemy B-kompleksu, oleju MCT, czy innych składników mineralnych, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Pamiętajcie, że najważniejsze jest dostarczać jak najwięcej wartości odżywczych z jedzeniem i tego nam nic nie zastąpi, ale też takie totalne bronienie się przed jakąkolwiek suplementacją, bo ja tutaj wszystko będę czerpać z pożywienia, niestety nie zawsze wychodzi, bo teraz po prostu mniej jest jedzenia w jedzeniu, mamy gorszej jakości glebę, ta uprawa, nie wiem, warzyw czy rodzaj mięsa jest
no nie aż tak dobre, jak to było kilkadziesiąt lat temu i nie ma się co dziwić, bo jest nas, ludzi na świecie, coraz więcej, trzeba wszystkich wyżywić. Nie ma się co dziwić, bo jednak przemysł spożywczy jest po to, żeby się rozwijał niekoniecznie w tą ekostronę na, jakby dla większości osób, tylko po prostu trzeba działać i nie marudzić. No, to tyle w temacie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!